Cześć, nazywam się Mateusz Dynak, reprezentuję Piasta Słupsk. Grałem ze Szwedem, nazwisko Kan, przegrałem 2 razy do 19. Ogólnie jestem niezadowolony z meczu, ale to też wina chyba tego, że ostatnio nie przetrenowałem za bardzo ostatni czas. Ale czy coś wyniosłeś z tego meczu dla siebie na przyszłość? No jasne, jakieś tam pierwsze korekty od razu po meczu już miałem ułożone w głowie i na pewno coś wyniosę z tego, ale no, tak jak mówię. Teraz jestem jeszcze jakby w meczu i żałuję, że w końcówce nie zrobiłem tego, co powinienem. Tyle. Czy psychika jest bardzo ważna w końcówkach meczu, żeby ją utrzymywać na dobrym poziomie? Jasne. Jak nad tym pracujesz? Wiesz co, często na przykład na treningach gramy pojedynki od 17-17 i przygotowujemy się właśnie do takich sytuacji, kiedy w meczu jest wynik 17-17 czy 19-19. Więc to chyba taki najprostszy sposób, żeby się przygotować psychicznie. Co jeszcze będziesz grał w turnieju Polish Open w tym roku? Grę podwójną mężczyzn, dokładnie o 20:30. A z kim? Z Adamem Ciokiem. Zapraszacie na mecz? Tak, zapraszam na mecz. Wszystkich fanów badmintona z Warszawy. A jak zawodnicy mogą promować badminton? No myślę, że najlepszą formą jest na pewno Facebook. Jakieś, nie wiem, banery na koszulkach firm, które tam są związane bezpośrednio z badmintonem. Między innymi pozdrawiam Janusza Rudzińskiego i Badminton Zone. Dziękujemy.